Ma. No to tak, stwierdziłem, że już nie mam siły na to wszystko. Wszystko w odnośnie całej sytuacji jest na laptopie, w pendrive'ach. No zostanie to na pewno odstrzygane. Ja mi tak wydaje, mi się. Za długo to trwało. Rok. Rok walczyłem o córkę. Czemu mi ją zabrali? Nie mam pojęcia, nie wiem. Ja już nie mogę. Wykończyła mnie żona, wykończyła mnie Klementyna. Ona, jej rodzina, moja rodzina, zostałem kompletnie sam. Jedynie czego pragnąłem, to być kontakt z córką. No i co? Po ponad miesiącu się widziałem z córeczką teraz. W sobotę przez półtorej godziny. Córka nie wie, kim jest. Starałem się, ludzie, naprawdę się starałem, ale wykończyła mnie twoja matka. Mam nadzieję, że kiedyś to usłyszysz. Nie wiesz nikomu, co gadali o mnie. Kocham cię, Aluniu. Naprawdę cię, Aluniu, kocham. Przepraszam, nie dałem rady. Nie dałem. Wyrzucili mnie z domu jednego, wyrzucili mnie z domu drugiego. W pewnym momencie zostałem bezdomny. Chciałem coś zrobić. Wszystko zostało mi to utrudnione. Przez kogo? Przez Klementynę. Tak, przez swoją matkę. Przez swoją matkę, Aluniu. Dlatego mnie nie ma. Dlatego nie masz taty. Przepraszam, córeczko. Przekażcie to mojej córce, błagam was. Trzymajcie się. Będzie spoko.